Jarosław, czy w waszej drużynie jest drugi Lewandowski? No mam nadzieję, że ten mecz pokaże, czy mamy takiego Lewandowskiego. A tak naprawdę w tym meczu nie o to chodzi. Bo tutaj jakby poziom sportowy jest jakby na drugim planie. Najważniejszy jest cel, do którego jest ten mecz, czyli zbieramy na karetkę wielofunkcyjną, która kosztuje 500 tysięcy, dlatego wszystkich zachęcamy na przyjście na stadion, żeby kupić bilet, bądź przed telewizory, gdzie trzeba wystarczy wysłać SMS, żebyśmy razem wspólnie uzbierali na taką karetkę, która być może w przyszłości pomoże komuś albo uratuje życie i tak naprawdę to te osoby najbardziej będą wygrane. Jak wyglądają wasze treningi i przygotowania do wielkiego meczu? No ja powiem szczerze, że dzisiaj jestem pierwszy raz, ponieważ mieszkam w Trójmieście na co dzień, mam swoje obowiązki, ale to jest ostatni trening przed tym ważnym meczem, wielkim meczem, także musiałem przyjechać, poznać kolegów, poznamy pewnie dzisiaj pierwszą jedenastkę, będziemy się przygotowywać do tego meczu już pod kątem taktycznym i ustawienia, także myślę, że warto było przyjechać. Kto będzie szykował wyprawkę do szkoły twoich dzieci? Ja szykuję wyprawkę razem z dziećmi. To jest rytuał i jakby sprawia nam to przyjemność i trzeba się przygotować do tych zajęć. Jeździmy i po książki razem, i po zeszyty. Także no, ja to lubię bardzo i to jest taki fajny okres, takie przygotowanie się i sprężenie się przed nadchodzącym ciężkim, trudnym rokiem szkolnym dla dzieci.